Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę Epimedium perelderianum kos. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Epimedium, rodzaj bylin z rodziny berberysowatych. Należy do niego około 65 gatunków, przy czym w znacznej części są to endemity występujące tylko w południowych Chinach. Epimedium perelderianum kos zostało odnalezione przez francuskiego botanika w górach Babor w Algierii, północna Afryka. Jest to wiecznie zielona bylina. Roślina okrywowa o dekoracyjnych, barwnych liściach i delikatnych, żółtych kwiatach. Tworzy zwarte, gęste kępki dorastające do około 40 cm wysokości. Posiada duże, sercowate liście, osadzone na wzniesionych, cieniutkich łodyżkach. Zabarwienie liści zmienia się wraz z porami roku. Kwitnie na przełomie kwietnia i maja. Epimedium to roślina łatwa w uprawie i mało wymagająca. Preferuje stanowiska półcieniste lub cieniste. Do prawidłowego wzrostu potrzebuje gleby wilgotnej, puchnicznej o odczynie lekko kwaśnym. Młode rośliny źle znoszą niedobór wody, ale starsze uodparniają się na suszy. Jest byliną w pełni mrozoodporną. Podczas łagodnej zimy zachowuje zimozielone liście. Stanowi piękną ozdobę cienistych zakątków ogrodu. Bylina doskonale sprawdzi się w ogrodach naturalistycznych. Może być również uprawiana w pojemnikach. Zielono-czerwone liście i urocze, żółte kwiaty cudownie ożywią i rozświetlą ciemniejsze rabaty.